gorąco, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku od biedaka do kozaka. Jest ze mną oczywiście Boryś. Witam bardzo serdecznie, ale tego brakowało. Tak, tego brakowało, słuchajcie, jeszcze przez długi czas czegoś takiego nie było, że no jak widzicie jestem u Bolka na stanowisku, Boryś jest obok mnie, jest na kamerce, wszystko naraz, bo nie dość, że nie jestem na swoim stanowisku, to jeszcze jesteśmy na dwie kamerki, wszystko spowodowane tym, że jest u mnie remont i no nie dałoby się po prostu dzisiaj tego nagrać, bo by był zbyt duży hałas, dlatego stwierdziliśmy, że pakuję sprzęt, słuchajcie, pakuję kompa, jadę do Bolka i nagrywamy odcinki u niego, także bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że to się tak uda zrobić, no i w sumie można powiedzieć, że zawsze to coś innego, zawsze to coś nowego. Tym bardziej, że jakiś czas temu prosiliście mnie o te dwie kamerki, żebyśmy spróbowali od biedaka nagrywać na dwie kamerki. No i dzisiaj zobaczymy, jak to się przyjmie, zobaczymy, co będziecie pisać nam w komentarzach. Lecimy sobie z kolejnym odcinkiem, oczywiście od biedaka do kozaka. Do tego pana na poprzedni odcinek bardzo serdecznie zapraszam. Działaliśmy sobie tam ze sprzedażami zimowymi. Jak widzicie, zarobiliśmy naprawdę fajną sumkę, bo 75 tysięcy na serii od biedaka do kozaka. No to jest naprawdę mega duża kasa, przynajmniej dla nas. Za to kupimy ciągnik i jeszcze nam prawdopodobnie pieniążki zostaną. Także na razie jeszcze nic nie zmieniamy, bo tej roboty jest potąd. Trzeba najpierw sobie ogarnąć tutaj troszeczkę się z robotą. Jak widzicie, mamy 2 marca, także przeminęliśmy sobie całą zimę. Gdzieś tam jakieś małe pieniądze doszły nam również za mleko, aczkolwiek to mi się wydaje, że to się tak czy siak wyrównuje z tym, co odchodzi nam za dzierżawy. A propos dzierżaw, nowe pole, lecimy sobie właśnie w tym momencie na tą dzierżawę, której jeszcze nie widzieliśmy jakiś czas temu, nie widzieliście wy jakiś czas temu, tylko wam mówiliśmy, o którym polu myślimy, które byśmy chcieli. W sumie zrobiliśmy tak, że przed zimą, jak braliśmy tamtą poprzednią dzierżawę właśnie przed siewami, to z Bolkiem wybraliśmy sobie po jednym polu. Bolek wybrał to pole, które mu się podoba, ja wybrałem to pole, które mi się podoba i stwierdziliśmy, że właśnie te dwa pola sobie w dzierżawę weźmiemy. Na razie w te pola nie inwestujemy, nie kupujemy ich, bo po prostu szkoda jest nam pieniędzy. Wolimy zainwestować sobie w ciągniki, wolimy sobie zainwestować w maszyny, a dopiero wtedy będziemy ewentualnie mogli sobie inwestować również w areał. Pole, mowa tutaj o kawałku, słuchajcie, właśnie po mojej lewej stronie. Pokazywałem wam przed zimą, że był tutaj zasiany rzepak. No i ten rzepak tutaj, jak sami widzicie, jest mocno zachwaszczony, bo gospodarz, który miał wcześniej to pole, po prostu tego pola nie opryskał na chwasty i chwasty wyrosły. Ten rzepak się po prostu nie nadaje już do zebrania, dlatego sobie go w tym momencie zlikwidujemy. I w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że zdążymy jeszcze tutaj na tym polu właśnie sobie zasiać pszenicę. Dlaczego pszenicę? No bo za pszenicę wydaje mi się, że zarobimy najwięcej. Dlatego nie ma co tutaj kombinować i siać czegoś innego, skoro tak czy siak na marcu tej pszenicy będziemy pszenica siali. Tu też, nie? Tak, za domem też pszenicę. Będziemy mieli, słuchajcie, w tym sezonie 3 pola pszenicy, także dosyć sporo, ale wydaje mi się, że jest to najlepsze rozwiązanie co do siewu, bo dzięki temu przynajmniej zarobimy naprawdę fajne pieniążki i od razu po żniwach będziemy mogli sobie tą pszenicę sprzedać. W tym momencie Bolek działa sobie za gospą, właśnie z też siewami pszenicy. Także mamy marzec, ciśniemy ostro z siewami, ciśniemy ostro, bo mamy, słuchajcie, zostawiliśmy na zimę ściernisko po kukurydzy. Nic nie zrobiliśmy na nim, także omacnica prosowianka tam działa mocno. Zapomnieliśmy całkiem o tym, dlatego będziemy musieli prawdopodobnie teraz w tym sezonie, od razu na początku, jeszcze na tym marcu, może nawet na kolejnym odcinku, jeżeli ty, Mordo, nie będziesz chciał tego robić, to ja się tym chętnie zajmę, żeby rozwalić tam szybko obornik i to po prostu sobie tam zaorać, bo na tamtym polu też będzie pszenica, więc zobaczcie, dwa duże pola pszenicy plus jedno takie średnie pole za naszą gospą, także nie chcę nawet myśleć, ile na przyszły sezon tej pszenicy uda nam się nakosić, ale naprawdę będzie tego sporo. W ogóle, co się stało? A, dobra, Bolek chciał się podziałać z ustawieniami. Słuchajcie, nie patrzcie na to, że nasze kamerki nie są doświetlone tak jak powinny, ale mamy dzisiaj takie, no, można powiedzieć, troszeczkę warunki polowe, z tego względu, że to wyszło wszystko na spontanie, tak? Ja rano się dowiedziałem, że wujek u nas będzie działał z remontem i że po prostu będzie głośno i że nie będzie dało rady nagrać odcinka, bo po prostu, no, zagłuszałoby to, tak jak u Adama od czasu do czasu na odcinkach słyszycie te odwierty, no to u mnie by było non-stop, nie byłoby nawet przerwy. Dlatego stwierdziłem, że nie, że muszę wziąć laptopa i muszę sobie pojechać właśnie nagrać odcinek do Bolusia i nagramy mój odcinek, nagramy odcinek do Bolka. Nagraliśmy już też sąsiadów do Adama, dlatego żadnego przestoju na kanale nie będzie, a fajne takie, wiecie, od czasu do czasu taka fajna odskocznia, bo no dobre 3-4 lata już chyba czegoś takiego nie robiliśmy. Mordo, ostatni raz, ja z tego co pamiętam, ostatni raz, kiedy spotkaliśmy się na wspólne nagrywanie na jednym stanowisku, to jak zaczynaliśmy w 19 od biedaka do kozaka.
Tak mi się wydaje. Nie wiem czemu, wydaje mi się, że raz tu też już chyba kiedyś byłeś i ten. No, i... no to właśnie, jak rozpoczynaliśmy od Biedaka, to Kozaka w 19, tak, bo pamiętam, że wtedy przyjechałem, słuchajcie, na dwa odcinki i właśnie nagrywaliśmy sobie też Wolka na stanowisku na dwie kamerki i to był chyba ostatni raz, kiedy się spotkaliśmy właśnie na wspólne nagrywki. Oczywiście nie licząc tutaj live'a, na której się spotkaliśmy również u mnie, ale wiecie, jednak każdy ma swoje stanowisko, każdy gdzieś tam na swoim stanowisku chce nagrywać, ale nie powiem, bo chciałbym, żeby jakieś takie ważniejsze odcinki, kiedy byśmy robili na przykład, nie wiem, jakiś wielki nowy nabytek, zakup jakiegoś czegoś takiego na odbiadaka do Kozaka na przykład, to fajnie by było, albo opijanie nowego nabytku, jak najbardziej, to wtedy moglibyśmy, słuchajcie, się spotkać na taki właśnie wspólny odcinek, żeby były te dwie kamerki i żebyśmy my byli razem na jednym stanowisku, bo nie ukrywam, no to jest takie mocne nawiązanie do tego, co było kiedyś, co było dobre 4 lata temu, chyba 2017-2018. Wtedy, kiedy właśnie działaliśmy sobie na naszym stanowisku, na naszym mieszkaniu. Także takie mocne nawiązanie właśnie do tego, fajny powrót do starych czasów. Myślę, że też to docenicie, zostawicie łapeczkę w górę, bo mówię, no zrobiliśmy dzisiaj wszystko, żeby ten odcinek po prostu się pojawił, no bo gdyby nie to, że Wolek mi tutaj uratował, słuchajcie, swoim stanowiskiem, no to prawdopodobnie... Kurwa, gdzie jest hamulec? Ty ma grasz na biegach? Nie? Nie. A, no to po lewej masz hamulet, jak coś. Poczekaj, bo tu chuj tu ma... jest gaz. Dobra, bo ja sprzęgło prawdopodobnie. Nie, po lewej tu masz hamulet? No. Dobra, bo po lewej u mnie jest sprzęgło. No, ja tak po prawidłowo tak jest, ale z racji tego, że tu to środkowy chodzi tak strasznie ciężko, no. To ja nie dawałem rady i się wkurzałem i sobie to zmieniłem, bo po prostu ja i tak nie używam... Jak gram na biegach, to nie używam sprzęgła tak czy tak. Aha, kurda, tu wciskam, mówię, ja pierdzielę ciągnik, nie chcę zahamować, słuchajcie, ale na szczęście się udało i w nic nie wjechaliśmy. Także my tutaj ostro bierzemy się za to gruberowanie, stwierdziliśmy z Bolkiem, że nie będziemy tracić czasu na orkę tego pola, bo teoretycznie, no... Tak bezorkowo, po takich chwastach i po takim rzepaku... No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, tak, ale zrobimy to najmniejszym kosztem i... żeby stracić jak najmniej czasu, bo jest to oczywiście dodatkowa robota, która nam tutaj doszła na wiosnę, ale naprawdę fajne pole, nie wiem jak ogarnę tutaj ścieżki, aczkolwiek mam już mniej więcej pomysł, jak w ogóle mógłbym tutaj to zrobić. Ja sobie, słuchajcie, chwilę pogruberuję, Bolek akurat prawdopodobnie chyba zdąży zasiać to pole z tyłu za gospą, wtedy przyjedzie z siewnikiem tutaj i my się oczywiście tutaj sprzętami zamienimy i do końca odcinka wydaje mi się, słuchajcie, że ja nawet nie będę szukał sobie innej roboty, no bo to jest bez sensu i tak tej pracy mamy tutaj naprawdę bardzo dużo, więc skupimy się na tym, żeby jak najwięcej na tym polu tutaj sobie zasiać, bo teoretycznie mógłbym się wziąć też na przykład za mieszanie TMR-u, ale nie wiem, Mordo, ty chyba mało TMR-u ogólnie mieszałeś na odcinkach, nie chciałbyś na swoim odcinku zrobić? No będę musiał, no bo tak, no tego TMR-u troszeczkę poszło, bo ja przez przewijanie przez całą zimę przewinąłem, słuchajcie, to jest od grudnia, na grudniu mieliśmy sprzedaż? Na grudniu, styczeń, luty i marzec, więc można powiedzieć, że przewinąłem, słuchajcie, 3 miesiące i przez te 3 miesiące musiałem domieszać dwa paszowozy. Także troszeczkę tej kiszonki też tam poszło, trochę tego TMR-u musiałem narobić, ale tak czy siak, no prawdopodobnie przez to, że dzisiaj jeszcze, prawdopodobnie, jeżeli starczy mi, słuchajcie, czasu, ja sobie jeszcze sprawdzę, żeby się upewnić, prawdopodobnie dzisiaj, kurde, jeszcze nie urosły te byki, ja pierdzielę, myślałem, że dojdą do 3000, ale jeszcze nie, 2800 one mają w tym momencie. Co my z tym robimy, z tym fantem? Znaczy, czekamy, Mordo, bo powiem ci szczerze, no musimy tak, dzisiaj nie będzie czasu, żeby wgrać już ten mod na te małe zwierzęta, bo nie wiadomo, co tylko na to się w ogóle wydarzy. No, to prawda. Trzeba zrobić w ogóle na spokojnie. To co zrobimy tam, nie wiem, jak już będziesz na spokojnie w domu, to wtedy sobie od rana, kiedy usiądziemy i to wtedy się ogarnie. No tym bardziej, że teraz to więcej pieniędzy niż mamy na razie nie potrzebujemy, nie, tak? No bo mamy 75 tysięcy, więc na zaczęcie budowy domu, bo to jest też dla nas priorytetem, żeby w końcu zacząć tą budowę naszej nowej chałupy. Na zaczęcie budowy domu i na kupno tego ciągnika wydaje mi się, że w zupełności nam wystarczy. My jeszcze nie zdecydowaliśmy, słuchajcie, co za ciągnik kupujemy, więc nie wiem, czy zrobimy to tak, żeby pojechać na przykład do jakiegoś handlarza, żeby ten ciągnik, żeby te ciągniki obejrzeć i wtedy wy nam pomożecie, żeby go zakupić, czy jednak sami tutaj podejmiemy decyzję, ale wydaje mi się, że chyba jednak sami podejmiemy decyzję i kupimy po prostu ten ciągnik, który będziemy uważali, że będzie najlepiej tutaj do nas
pasował, ale tak czy siak musicie nam jeszcze troszeczkę dać czasu na to, żeby się namyślić. No bo ostatnio padła propozycja kupna ciągnika troszeczkę innego niż myśleliśmy. No i tak się cały czas wahamy, słuchajcie. Nie śpieszymy się z tym, bo tak czy siak tymi sprzętami, które mamy, te hektary, które aktualnie są na naszym gospodarstwie, w zupełności sobie dają radę, więc też bez sensu się tutaj śpieszyć i podejmować pochopne decyzje, bo potem możemy po prostu troszeczkę żałować, tak? Jak kupimy jakiś ciągnik, który nie do końca będzie nam się podobał, no to po prostu będziemy później tego żałowali. Teraz, mordę, zauważyłem ten problem u ciebie z tym wyłączaniem tempomatu, bo ja jestem mega przyzwyczajony na jeżdżeniu na tempomacie i zawsze na nim jeżdżę i teraz wystarczy, że włączę tempomat, przejadę, no nie wiem, przejazd, nawet nie cały, i ten tempomat się rozłącza, nie? Wystarczy, żebyś wziął sobie martwą strefę, albo nie, czułość. Też, albo prawą nogą musisz odciągnąć ten power guard. No ale nie, już teraz wiem, dostosowałem sobie bieg, jeżdżę na tej szóstce. Zrobię teraz, słuchajcie, tutaj tą całą lewą stronę, bo zaraz Bolek już skończył. Już skończył, ty Bolek, słuchajcie, przyjechał. Ja trochę zrypałem, bo zacząłem tutaj tak od środka, ale było mi wygodnie po prostu się tak przeciąć. Więc teraz sobie pojedziemy chyba tutaj do tej lewej strony i zrobimy cały ten lewy bok. Kurde, powiem ci, patrząc na to pole, zanim zacząłem w ogóle na nim jeździć, nie spodziewałem się, że ono jest takie duże, nie? Powiem ci, ja nie wiem, jakim cudem to ma 0,8, tam to ma chyba hektar, czy jakoś tak? Bo które? 0,2 jest to, twoje 0,2 jest większe od tego mojego. Czyli to ma hektar tutaj, tak? Tak, no chyba coś takiego, że tu jest hektar, a moje 0,8, albo to jest 0,8, a ja miałem 0,6. Wiem, że 0,2 było chyba różnicy. To powiem ci, że moim zdaniem o wiele większa jest różnica, patrząc tak teraz tutaj, jak się tylko robi. Tylko wiesz co, to też jest takie złudzenie, bo to pole nie jest takie długie jak tamto, tylko to jest tak bardzo też wszerz, nie? Bo tamto jest jednak długim kawałkiem i takim, jakby to nazwać, takim prostokątem bardziej. A to jednak jest takie mniej kształtne i przez to właśnie wydaje nam się, że jest naprawdę bardzo, bardzo dużym polem. No nie ukrywajmy, ale to będzie chyba nasze największe pole, tak mi się wydaje, w tym momencie, bo my hektarowego kawałka chyba nie mamy. Nie wiem, tylko koło Tanasa połączone to jest, to będzie miało. Tylko najgorsze jest to, że tam koło Tanasa nie wiemy, ile tam jest. Wystarczy na prostu, gdzie posiejemy. No, ty, a powiem ci tak, ale myśleliśmy na prostu, gdzie to pole, już czy jeszcze nie? Nie, bo tam była kukurydza. Kurde, wiecie co, musimy w tym sezonie popatrzeć ile hektarów właśnie mają nasze kawałki, żebyśmy też mniej więcej wiedzieli. Gdzie pszenica będzie, nie? Gdzie? No na tym właśnie po kukurydzy, tak, po kukurydzy będzie pszenica. To są właśnie trzy pola, czyli to, co ty teraz zasiałeś, tutaj to, na którym teraz działamy z gruberem, plus pole duże koło Tanasa. No sporo, ale ja się cieszę, tylko wiesz co, nie mamy owsa w tym sezonie. W ogóle nie rozpisaliśmy sobie owsa i teraz, albo pytanie, nie siejemy owsa, bo owsa dla świń mamy i nam wystarczy, albo musimy jakieś jedno małe pole owsa sobie zasiać. I tak kurde zachodzę w głowę, co tutaj zrobić, bo powiem szczerze, teoretycznie ten owiec no nie jest nam potrzebny, tak? 3 tony zostawiliśmy. 3 tony owsa zostawiliśmy, no to, no to nie ma co, nawet nie ma co się tutaj zastanawiać, słuchajcie, niech te 3 tony owsa zostaną, jeden sezon bez owsa to się nam nic nie stanie, tak? Dlatego nie ma co się tutaj za dużo też przejmować, bo powiem wam szczerze, ja jakoś tak za owsem na tej serii nie przepadam, bo przeważnie jest tak, że siejemy tego owsa jakiś jeden mały kawałek, który potem odda nam, nie wiem, powiedzmy te 5-6 ton i my z tego wielki ciul zarobimy. Dlatego lepiej dosiać więcej tej pszenicy i sprzedać całościowo i zarobić naprawdę fajne pieniążki. Dlatego jestem jak najbardziej za, żeby tego owsa nie siać. Jęczmienia mamy 2 pola, więc to już jest tak troszeczkę więcej. I ten jęczmień będziemy mogli sobie oczywiście też sprzedać, plus do tego rzepak. W ogóle ja pierdzielę, ile mam pól teraz, no sakra, nie? Dobrze. Tylko też w tym sezonie, po żniwach, musimy zdecydować, co zrobić z tamtym polem, z tą dzierżawą. Bo tamta była 5-letnia, 5 sezonów minęło, słuchajcie, no. I jeżeli nie będziemy chcieli, to nic się nie stanie, bo wyczekaliśmy te 5 lat, o których rozmawialiśmy. I to ja ci powiem, że ja bym chyba zrezygnował z tego pola. Nie wiem czemu jakoś to takie męczarnia trochę dla mnie jest tam jeździć. Tym bardziej, że teraz no, inwestujemy bardziej w te dzierżawy tutaj w naszych rejonach, wokół naszej wioski, więc tym bardziej odpuściłbym tamto pole, bo ja myślałem, jak braliśmy tamtą dzierżawę, to myślałem, że fajnie będzie mieć kawałek, który jest dalej od gospodarstwa, że fajnie będzie od czasu do czasu tam pojeździć, ale wydaje mi się, że na tamtym polu troszeczkę brakuje po prostu klimatu. No. Że tam nie ma takiego klimatu, jaki byśmy sobie wyobrazili. No to jest końcówka mapy już, więc no to też się nie ma co dziwić, nie? Dokładnie. Dlatego odpuścimy tamto pole, słuchajcie, 5 sezonów minie, po prostu je oddajemy, dzierżawy rezygnujemy, nie musimy ponosić żadnej kary, co jest oczywiście dla nas najważniejsze. Właśnie, ej!
czekaj, marzec, słuchajcie. Póki pamiętam, bo ostatnio na jednym z odcinków całkiem o tym zapomniałem. Przecież trzeba oddać kredyt. A, no to spłać. Spłacę, słuchajcie, zostaje nam 10 tysięcy do spłacenia jeszcze. Więc w przyszłym sezonie na wiosnę będziemy mieli to spłacone. Chyba, że w tym sezonie będziemy chcieli wziąć większy kredyt. No to wtedy byłbym za tym, żeby tam to spłacić w całości, żeby nas tutaj, wiecie, nie prześladowało to, że mamy dwa kredyty, no bo jednak dwa kredyty na głowę, no to już człowiek troszeczkę bardziej musi uważać, a tak będziemy mieli ten całkowicie spłacony i wtedy możemy sobie wziąć tam, powiedzmy, te, nie wiem, ile mówiliśmy, 100, 120, 150, nie wiem, to będzie trzeba, słuchajcie, policzyć, ile my tego kredytu będziemy musieli wziąć właśnie na budowę naszej obory, która no troszeczkę na pewno wyniesie, bo chcemy już zrobić taką troszeczkę bardziej nowoczesną oborę. Nie chcemy iść w jakiś tam, wiecie, starość zbudowany z mieszanki suporeksa, cegły, kurwa i pustaka, bloczków betonowych, tylko zrobić sobie już taką oborę, która po prostu będzie godna serii od biedaka do kozaka i która będzie tutaj na tą naszą serię, na tą serię naszą pasowała. No to się kręciło, czy to? Nie, to nie. O Boże! Co? Co zrobiłeś? A szaty, kurwa, skręciłeś nie wkładając jej. Ja mówię, co tu jest grane, chłopie? A ja mówię, czemu tak bokiem ty ją masz dziwnie? O, dobra, teraz będzie się dosyć. Teraz będzie się trzymała. Ja mówię, kurwa, co tu jest grane? Kierownica mi wyjeżdża. Ja nie wyjeżdżam wcześniej. Dobra. Tak, co tyle. A ja tak, wiesz, pierwszy raz ją pociągnąłem. Mówię, i ciągnę, mówię, zaraz z biurkiem chyba idzie. Ale nie, po prostu nie miałem za sobą przykręcone. No słuchajcie, no. Każdy jest przyzwyczajony do swojego stanowiska i tyle w temacie. No, jak się nagrywa gdzieś indziej, to jednak już trzeba się troszeczkę do tego też przyzwyczaić. No ale cóż, no tak to już jest. Dobra, zaraz będę kończył ten kawałek tutaj. Kurde, odcinek leci masakrycznie szybko. Zaraz będzie już 17 minuta, więc ja sobie zrobię bordo, wiesz co, tutaj jeszcze jeden przejazd. I ciebie tutaj bardzo serdecznie zapraszam. Ja będę sobie wsiadał już na siewnik i mniej więcej tutaj będę sobie już mógł ewentualnie coś od tej strony zacząć. Robisz ścieżki na odcinku, czy... Tak, będę robił. Będę robił, słuchajcie, ścieżki, bo mam pomysł na to pole i chcę zobaczyć, czy mi się to uda. Mordo, jak ty skończysz ten kawałek, tutaj to, co ja mam wydzielone, to poprosiłbym ciebie, żebyś przede wszystkim zrobił spleniaki z jednej, z tamtej strony i tutaj z tyłu również, bo no nie ukrywam, ale jak będą spleniaki zrobione, to wtedy ewentualnie będę mógł już się też bawić właśnie w ścieżki poprzeczne. Dobra, wsiadam do masejka i pytanko. Teraz my ustawimy sobie, żeby te ścieżki załączać ręcznie, bo wtedy ja jestem pewny, że nie ma z tym najmniejszego problemu. I zaczniemy połową siewnika tutaj od tej strony. Od razu od początku i zobaczymy, słuchajcie, jak nam to tutaj wyjdzie, bo chciałbym zrobić tak, żeby tu ścieżka wyszła taka idealnie, że prosto i tam jedna dodatkowo jeszcze z lewej strony. Tak patrzałem, słuchajcie, na to pole i zastanawiałem się, jak to zacząć, żeby to było dobrze. Czy od tamtej strony, czy od tej, ale wydaje mi się, że chyba jak zaczniemy od tej strony, to będzie elegancko. Dobra, teraz tak, czy tu jest wszystko ustawione? 12 metrów, tak, ścieżka ręcznie, 3 metry. I teraz ja bym chciał przełączyć na połowę siewnika, żeby on siał połową siewnika. I dobra, cyk i załączamy. No i dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Połowa siewnika nam sieje. Teraz tylko bieg jeszcze dopasować, żeby to kurwa za szybko nie szło, bo nie będę tego ogarniał. 9 na godzinę, a na czwórce pojedziemy ile? 10. O, 10 na godzinę, spoko, dobra, fajnie. I teraz od razu sobie odbijamy tutaj w lewo, żeby tą połową siewnika przejechać cały ten przejazd. No chcę spróbować te ścieżki, słuchajcie, bo no teoretycznie gdybyśmy się uparli, no to możemy przecież zasiać sobie normalnie to pole, a ścieżki sobie zrobić przecież dopiero po odcinku, tak? Ale mamy tego profsida, to jeżeli mamy na to czas, no to z tego korzystajmy i róbmy te ścieżki na odcinku, tym bardziej, że no z tego co czytałem, no to dużo osób było za tym, żeby po prostu te ścieżki właśnie robić na odcineczku. Kurde, już nie mogę doczekać żniw na tym polu, bo to będzie naprawdę mega fajnie wyglądać tutaj. Dobra, widzę, że ty masz z tej strony skraniak już zrobiony cały, więc ja sobie od razu ten skraniaczek też, słuchajcie, pociągnę, żeby co chwilę nie przełączać tego siewnika na połowę, tylko żeby jednak cały czas siać całym siewnikiem. Dobra, od razu tutaj do góry widzę, że też możemy sobie ten przejazd podciągnąć.
Można odciągnąć. Odciągnąć? Odciągnąć? Nie, odciągać. Odsączyć? Tak, odsączyć jak najbardziej. Dobra, na pewno będziecie zadawać te pytania, bo ja mówiłem, słuchajcie, o tym, że będę chciał, żeby się ciągnik pojawił od razu na wiosnę. Więc tutaj na pewno z Workiem no, pociśniemy, żeby ten ciągnik zdecydować w końcu, jaki ten ciągnik kupić. Żeby się jeszcze teraz na wiosnę u nas się tutaj pojawił. Chciałem, żeby na dzisiejszy odcinek sprzedać ciapka, ale stwierdziłem, że jeżeli go sprzedamy i będziemy się cały czas wahać, jaki ciągnik mamy tutaj na naszym gospodarstwo, na nasze gospodarstwo kupić, no to będzie, słuchajcie, problem, bo nie będziemy mieli tura, tak? No bo ciapka mamy z turem i z turem będziemy go chcieli również sobie sprzedać. Więc na razie sobie zostawiamy do momentu, aż nie podejmiemy decyzji, jaki ciągnik w końcu ma się tutaj u nas pojawić. Wydaje mi się, że dzisiaj znajdę troszeczkę czasu na to, żeby sobie poszukać, poszperać, posprawdzać te ciągniki, które gdzieś tam chodzą w ogóle w grę, bo jest kilka takich ciągników. No już od dobrych 2 miesięcy byliśmy pewni co do ciągnika, a teraz kurde gdzieś tam się pojawiły jakieś tam zagwozdki, że może jednak by wziąć coś innego, coś nowszego i tak, no wiecie, no dajcie nam jeszcze troszeczkę czasu, a na pewno zdecydujemy. Dobra, teraz siejemy już całym siewnikiem, tak jest, całym siewnikiem. Znowu nam się, nie wiem czemu bieg przestawił, na 20 jedziemy. Daj mu iść tam. Dwójka, dwa, nie, kurde co tak szybko, ja pierdzielę, czy jedynka. Panie, dwuja i gaz do... O! 2-1 i jest 12 na godzinę i tak z siewnikiem według mnie można jechać. No i teraz tak, zrobimy sobie ten przejazd. Teraz na kolejnym przejeździe musimy, słuchajcie, załączyć ścieżkę. Czy to kurde wyjdzie? Wydaje mi się, że chyba nie wyjdzie. Myślałem, że wyjdzie tak mordo, że na tym tutaj będzie jedna ścieżka i tyle, kolejna będzie już tam, ale raczej, tak tu jest, raczej tu jest chyba za szeroko i wydaje mi się, że tutaj wyjdą 2 ścieżki. Tak mi się nawet wydaje. Damy sobie teraz tak, Ctrl R, ścieżka, cyk. Powiem wam szczerze, odnośnie moda Proceed, czyli na ścieżki, myśleliśmy, że udało nam się je ogarnąć w 100% idealnie. A tu wychodzi na to, że jednak jak się zmieniają fazy rośnięcia, to ta ścieżka za każdym razem wygląda po prostu inaczej i jeszcze troszeczkę chyba w tym modzie będę musiał sobie pogrzebać, żeby to ustawić idealnie. No ale to widzisz, jedna ścieżka się trafiła. No jedna ścieżka. Mi się wydaje, że lepiej już tego się nie da zrobić, nie? Bo to jest już po prostu fart. Jedna ścieżka na sezon to no, trudno się mówi. No tego nie wiem, czy to zostawiać, czy jednak w tym jeszcze grzebać. W zbożu fajnie wygląda, to nie? W zbożu wygląda zajebiście, no. Rzepak troszeczkę ma inne zagęszczenie, słuchajcie, i przez to w rzepaku te ścieżki wyglądają całkiem inaczej, nie? Dobra, cyk. Teraz tak, żebyśmy nie zapomnieli wyłączyć, to wyłączamy sobie od razu. No i teraz musimy, słuchajcie, zrobić ile przejazdów, żeby to było, wychodziło dobrze. Musimy zrobić przejazdy 3. Tak? Dobrze mówię? 3? Chyba 3. A zaraz zresztą zobaczymy. I przy czwartym ścieżka. Tak, 3 przejazdy i przy czwartym ścieżka, tak mi się wydaje. Więc... tak sobie to od razu zaczniemy tutaj robić i wydaje mi się, że od tej miedzy, od której zacząłem robić te ścieżki, to powinno wychodzić całkiem dobrze, przynajmniej takie wrażenie odnoszę. Najgorsze jest to, że przy tych małych siewnikach te ścieżki no wyglądają dziwnie, tak, bo dużo odchodzi z szerokości siewnika i teraz na przykład jadąc, kurde, ja mam wrażenie, że ta ścieżka jest na całej szerokości siewnika zrobiona, nie, że tutaj zobacz, jest taki wąziutki pasek, dlatego jak będziemy mieli już zestaw w przyszłości, prawdopodobnie 4-metrowy, no to te ścieżki też będą wyglądały znacznie lepiej. Najlepiej wyglądają na takich dużych siewnikach, tak jak na przykład Jungus sobie gra na swoich live'ach. No to jak on robi ścieżki, to wygląda naprawdę pięknie. A jednak przy tych polskich sprzętach to już jest tak, kurde, troszeczkę kiepsko. Przynajmniej przy samym siebie nie wygląda to zbyt dobrze. Później jak już te ścieżki w miarę zarosną tym zbożem, czy rzepakiem, czy czymkolwiek innym, no to wtedy wygląda to już dużo, dużo lepiej. A dzień dobry, witam serdecznie. To są kurde klimaty, słuchajcie, mieszkania w mieście. No u nas jednak na wsi, jak mam dom troszeczkę dalej od ulicy i przede wszystkim nie ma takiego ruchu jak tutaj, no to jest też troszeczkę inaczej, ale no fajnie, słuchajcie, do tego wrócić, bo kiedyś no w mieście się nagrywało non stop, całe życie praktycznie nagrywało się w mieście w Bytowie, więc fajnie do tego wrócić po raz kolejny. Dobra, teraz tak, drugi przejazd i... kurwa, hamuj znowu! Jezus, Maria, znowu zapomniałem o tym hamulcu. I kolejny przejazd, to już będzie trzeci, czyli teraz robimy trzeci przejeździk, zobaczymy jak to po tamtej stronie, słuchajcie, wyjdzie. I kolejny przejazd to będzie już ścieżka. Powiedz mi, jak ty jesteś daleko z robotą, Mordo, czy ty zdążysz to dzisiaj zrobić, czy nie? Zgruberować, tak. A zdążysz zgruberować? Tak, do końca odcinka, ja. No to spoczko. To akurat się cieszę, bo przynajmniej będzie zrobione. No siewy na pewno nie będą skończone, bo to pole jest za duże, więc prawdopodobnie w kolejnym odcinku ja będę mógł sobie tutaj siedzieć i działać z tym, żeby to sobie tutaj dokończyć. Taką nadzieję, że uda się w kolejnym odcinku to skończyć. Nie wiem, co ty masz za plan w ogóle na odcinek.
co tam będziesz chciał robić, bo tej roboty jest tutaj naprawdę do odgroma, tak? Odgroma, chociaż na marcu, teoretycznie, słuchajcie, teoretycznie na marcu, ej, wyszło, ja pierdzielę, serio? Jak zajebiście. No, tak jak z daleka patrzyłem, tak. Boże, mówię. Idealnie, słuchajcie, wyszedł ten przejazd i teraz lecimy ścieżkę, kolejny przejeździk i mamy idealnie tam. Ale mega. Fajne pola wzięliśmy, nie? No, no, zajebiście. Przynajmniej teraz będziemy wiedzieli, że w tą stronę, słuchajcie, ścieżkę możemy robić idealnie. Bo od tamtej strony wydaje mi się, że to by wtedy nie wyszło. Tam no, będzie trzeba tylko ją dociągnąć tutaj na skrajniaku, tą ścieżkę i będzie to zrobione, słuchajcie, cacy. Musimy też, mordo, pomyśleć nad jakimiś wałami w końcu. Mamy te pieniądze teraz, wały to nie będzie... O. Chciałem na kolejny odcinek właśnie. A, no tak, miałem ci mówić, że mały nabytek mam plan na kolejny odcinek, bo bardzo dużo będziemy mieli teraz posiane, a nic nie wałujemy. No. I czym później weźmiemy te wały, to tym mniej nam się będzie chciało, bo na sąsiadek na początku wałujemy, a czym więcej hektar przychodziło, to później się odechciewało tego wałować. No. Teraz jak mamy mało hektarów, to te 5% dla nas zawsze coś tam zrobi, nie? Tym bardziej, że mamy pieniądze, a wały to nie będzie jakiś tam nie wiadomo jaki duży koszt, tak? Fajny dodatek na odcinki do porobienia. A myślałeś już nad jakimiś wałami, czy nie? No, myślałem, coś już na pewno... Tak pewnie zdychę trzeba będzie wydać, nie? I tak się tylko zastanawiam, czy mamy takie pieniądze na takie coś. No to jest, ale... wszystko zależy od tego, ile będziemy musieli zapłacić za ciągnik, tak? Ale, już... ale słuchajcie, to jest nawiązanie do ostatniego odcinka, kiedy mówiliśmy, że za dużo za wszystko płacimy. Więc no, za ciągnik też nie możemy zapłacić, powiedzmy, nie wiem, 100 tysięcy. Za ciągnik, który będzie miał tam, nie wiem, to 80 koni i będzie, nie wiem, dosyć stary, tak? Bo no, my nowego ciągnika, akurat takiego całkiem nowego, tutaj brać na razie nie będziemy. Więc ja podejrzewam, że my za ciągnik, słuchajcie, zapłacimy góra 55-60 tysięcy. No w zależności co weźmiemy, ale też tak, myślę, że do 60-70 tysięcy na pewno kupimy ciągnik. No. Tym bardziej, że teraz no, nie przejmujmy się tym, mordo, bo są krowy do sprzedania jeszcze po 1500. Stare maszyny, stare maszyny, byki są do sprzedania, więc tych pieniędzy wystarczy nam na pewno. Tylko no, kwestia tego, na co je rozdysponujemy, tak? Mamy w tym momencie 70 tysięcy, więc musimy pamiętać o tym, że gdzieś tam z tyłu głowy musimy mieć, że pieniądze na budowę są nam potrzebne. Plus do tego no, pieniądze na ciągnik musimy mieć tak jakby cały czas w zanadrzu. Bo jak się trafi jakaś okazja, to my się na pewno zastanawiać, słuchajcie, nie będziemy i od razu ten ciągnik będziemy sobie brali, nie? O, okazja na się skarnie właśnie. O, tak? Jest, ja na jakąś skarnię? Czekaj, ja idę zobaczyć, kurde. Idę. Kurwa, nie stać nas, ale moglibyśmy sobie kupić tego, Grabki duże. Grabki duże do ogródka, tak, jak najbardziej. 23 tysiące. Sąsiad Tanas, z tego co wiem, tam ostatnio też ogarnął sobie robotę. Sprzedawał wszystko. Właśnie ja się zastanawiam, bo słuchajcie, sąsiad miał po nas odcinek chyba teraz. Nagrywał chyba odcinek, czy on tylko sobie ogarniał save'a. Wydaje mi się, że chyba nagrywał odcinek, a patrzyłem na pieniądze, to my w tym momencie, słuchajcie, mamy o 35 tysięcy więcej niż sąsiad. Zaczynaliśmy podobnie, bo sąsiad miał chyba 5, a my 8, albo my 8, a on 5, jakoś tak. Wiem, że 5 i 8 było. Tysięcy jak zaczynałem, no wiadomo, ja wtedy sprzedałem przed odcinkiem i zaczęliśmy z saldem 15, ale ja już tam sprzedałem ziemniaki, sprzedałem belki i coś tam jeszcze, więc tutaj my naprawdę zrobiliśmy, no ale u nas na krowy nas uratowały, no bo nie wiem, ile my dali. Co to? Dzięki za donecika, pozdrawiamy, żółwiczek dla ciebie, wielkie dzięki za donecika, Boże, mordo. Jak się kurwa z longem, ja nie wiedziałem, co się dzieje. Co to? Czekaj, nie wiem, jaka piosenka tam była. Bandzi? Nie, chyba Bandzi to była, no. Boże, ja myślałem, że ktoś do mnie gada coś. Kurwa, chyba skoczę sobie, jest Bandzi. Ja pierdzielę, jak się zląkłem. Masakra. A dzięki za donecika, pozdrawiamy serdecznie, oczywiście. Dziękuję bardzo, że coś. O, tak, no, właśnie, nie pokazuj morteczko, może nie wiem. Nic, co? A nic. Nocujesz? Nocuję, tak banano, jak bananoc zostanę, coś czuję dzisiaj, nie? Tutaj u Bolka na tym, na chacie, coś mi się wydaje. Czekajcie, bo teraz się zarąbałem, czy ja mam zrobić, kurwa, ścieżkę? Nie, kolejny przejazd jeszcze bez ścieżki idzie, także zajebiście. Jak ty jesteś daleko? Końcówka, sam klin ci tam został, tak. Więc spoko. No ja zrobię sobie tutaj jeszcze kilka przejazdów, słuchajcie, też nie będę tego odcinka jakiegoś super długiego robił, bo nie chcę was tutaj tymi siewami zanudzać, bo tych siewów ostatnio jest dużo, no nie ukrywajmy, ale na każdej serii siewów jest dużo, bo to jest nieuniknione, jest dużo siewów i jest dużo żniw. Żniwa wiadomo są dużo ciekawsze niż siewy, no przynajmniej tak mi się wydaje, że to lepiej po prostu na odcinku wygląda, dlatego nie będę was tutaj tymi siewami zanudzał. Kurwa, dobrze ja zrobiłem? Raz, dwa, to tak, trzeci przejazd i na czwartym jest ścieżka, dobra, spoko. Tam sobie tylko jeszcze przejedziemy zaraz i dokończymy tamten skrajniak, żeby tam już też ta ścieżka była zrobiona, żeby tam nie trzeba było
z kolejnym przejazdem jechać. Nie, fajnie, jak się mówię, jak się słuchajcie, znajdzie dobry sposób na robienie tych ścieżek, to wychodzi naprawdę, naprawdę spoko. Tak się jeszcze zastanawiam, czy ja bym mógł coś jeszcze zrobić dzisiaj. Mógłbym na przykład uruchomić śrutownik i nakarmić świnie. Jeżeli ty byś chciał robić temer, to ja bym mógł świnie sobie jak najbardziej nakarmić, bo z tego co widziałem, to one chyba też mają mało. Masz idealnie dwie taczki, dwie i pół taczki masz do wzięcia już. Tak, no to nie muszę nawet wtedy tego, nie muszę nawet uruchamiać, więc spoko. To sobie zawieziemy, słuchajcie, naszym świnkom. Świnki, czy są do sprzedaży? Kurwa, do sprzedaży są, ale teraz tak się zastanawiam, bo mogą być po 50 droższe jeszcze. Bo jeszcze w marzec. To jest marzec na kwietniu, nie, one by były do sprzedaży, tak? To wychodzi. Ale spoko, bo kolejny. To by tak często do nas nie przychodzą na odcinkach? Nie, bo po prostu chłopaki pewnie siedzą i na ten. Ja wiem, to chłopaki siedzą wyżej. Myślisz, że oni się bawią? No, na stole. Kiedy ja pierdolę. Jak kto wie, że ty ciągnik masz? A no jo. No. Przecież to nie był legitny, kurde, donate. Kurde mać, to chłopaki. A już myślałem, że to, że serio, że ty tak często donate na odcinkach dostajesz, nie? Bo mi się zdarzyło chyba tylko raz na odcinku, że donate leciał. Pamiętałem, Adamowi też się to zdarzyło i tobie chyba też, także tutaj prawdopodobnie chłopaki na TS-ie siedzą i się po prostu bawią, tak? Wysyłania donate'a, tak jak to było, że Biały wysłał donate'a u Adasia na odcineczku z sąsiadem, na który też bardzo serdecznie, słuchajcie, zapraszam. U mnie odcinek z sąsiadów będzie jutro? Jutro, nie, pojutrze, sorry, pojutrze. Jutro, jeżeli się uda, to będzie breakfastik, a pojutrze będzie odcinek właśnie z sąsiadów, także bardzo serdecznie zapraszam. No chciałbym w tym maju pocisnąć, pomimo tego, że tak jak powiedziałem, będzie dużo weekendów, gdzie są imprezy i czasami już w piątek i będzie też wyjazd nasz na domki, który się też będzie wiązał na pewno z jakąś przerwą, 100%, bo na pewno przed domkami nie będziemy się, słuchajcie, spinać, że o, bo musimy nagrać na każdy dzień. Ale jednak chciałbym ten maj przycisnąć i przede wszystkim na pewno, słuchajcie, przyciśniemy ten maj z od biedaka do kozaka. To jest pewne, tak, bo słuchajcie, to jest nasza seria teraz w tym momencie główna seria, przynajmniej dla mnie, główna seria farmingowa, która jest na kanałach. Dlatego my to od biedaka będziemy chcieli z Bolkiem cisnąć i wykorzystać ten czas, kiedy jeszcze nie ma po sąsiedzku, bo po sąsiedzku wiadomo, to będzie też seria u chłopaków, która będzie dla nich bardzo ważna i też na pewno będą chcieli jej nagrywać jak najwięcej. Więc od biedaka, nie wiem czy to jest dobre powiedzenie, że trochę ucierpi. Na pewno ucierpi to, że nie będzie aż tak systematycznie i na pewno nie będzie aż tak często. Jak było od zera, byli sąsiedzi, no, to i tak to od biedaka wychodziło. Szerzymy teraz przez weekend, to jest 4, 5 dzisiaj, 6 jutro, 6 odcinków. To my czasami przez miesiąc potrafiliśmy tyle nagrać na przykład, bo teraz w tygodniu na przykład było, czy 2 razy w tygodniu. Bo teraz co, my dociągniemy od biedaka, dzisiaj jest u mnie, jutro jest u ciebie, a pojutrze u mnie sąsiedzi. Kurde, nie damy rady. Nie damy rady, ale sąsiadów... Bo mam jeszcze jakieś inne serie. Tak, ale słuchajcie, ale sąsiadów też chcemy cisnąć, bo sąsiadów przede wszystkim chcemy skończyć czym prędzej, tak? I tutaj liczymy mocno, że się uda, żebyśmy skończyli, słuchajcie, tych sąsiadów do końca maja i na pewno będziemy dążyć do tego, żeby tych sąsiadów do końca maja skończyć. Dobrze idzie, nie? Zobacz, już trzecia ścieżka. Teraz sobie, słuchajcie, zrobimy jeszcze przejazd bez ścieżki i pociśniemy sobie, żeby skończyć właśnie tam po prawej stronie, żeby tamtą ścieżkę dokończyć, dociągnąć do tej długiej ścieżki i tak sobie dzisiejszy odcineczek. Znaczy dzisiejsze sianie zakończymy, oddamy Bolkowi zestaw, niech sobie tutaj ogarnie, a my pójdziemy nasze świnki jeszcze nakarmić, żeby nam nie pozdychały z głodu, jak to jest na serii sąsiadów, bo zapomnieliśmy niestety na sąsiadach świn nakarmić, ale to nic, słuchajcie, jest końcówka serii, kasy mamy potąd, no więc i tak liczę mocno na to, że z sąsiadami wygramy tą serię. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jest... myślisz, że nie? Ci hektarami dogonili, maszyny mają droższe. Czy mają droższe maszyny? No i dostaną jednak za te zwierzęta sporo, nie? Mi się wydaje, że to będzie taki nefralgiczny moment, nie? Bo maszyny droższe, no kurde, jednak więcej nowych, nie? No, my jednak prawda. Więcej używanych mieliśmy, dawaliśmy mniej, no i to wiadomo, ale mniej zarobimy. Najważniejsze jest to, że na odbiedaka, słuchajcie, konkurować nie musimy i na odbiedaka zarabiamy sobie razem pieniądze. No i ten sezon dla nas pokazał, że trzeba kombinować, bo gdyby nie to, że poszliśmy w tą sianokiszonkę przed kukurydzą, to takich pieniędzy byśmy nie mieli. A jednak trzeba tutaj kombinować, słuchajcie, żeby po prostu jak najwięcej zarobić. Okej, teraz tak, musimy sobie dociągnąć tutaj oczywiście skrajniaczek.
Czyli jest jeszcze jeden przejazd, sobie robimy, słuchajcie, normalnie bez ścieżki. I wtedy kolejny przejeździk dociągniemy ze ścieżką. Naprawdę cieszę się, że jednak zdecydowałem, żeby te ścieżki na odcinku robić, bo wyszło to, można powiedzieć, że wręcz idealnie. My teraz skończymy ten odcineczek, słuchajcie, ogarniamy sobie save'a pod kolejny odcinek do Wolka i będziemy sobie nagrywać jeszcze jedną obiadaczkę właśnie dla was, żebyście mieli ino co oglądać. Okej, okay. Mamy ścieżkę załączoną. Tak jest. Cyk. Ale jedzie. Cyk. Dociągamy ją tutaj. No i zajebiście. Zobacz, idealnie wyszło. Kurde, no takie fajne pole. Ja zresztą jak już się znalazłem, słuchajcie, jak szukałem sobie pola właśnie jeszcze w kolejnym w poprzednim sezonie, to wiedziałem, że ten kawałek tutaj pod naszej gospo naprawdę będzie zajebiście pasował. No i się nie myliłem. Już się nie mogę doczekać dni na tym kawałku. Okej, mordo, ja ci... Czekaj, ścieżkę ci załączę, bo ty akurat teraz na tym przejeździe prawdopodobnie ścieżkę będziesz musiał robić. Raz, dwa, trzy. Tak jest, trzy przejazdy, więc tutaj będzie leciała kolejna... Dziękuję. Kolejna ścieżka. Zostawiam ci zestawik i biegnę sobie, słuchajcie, na gospę. Tutaj jest akurat bliziutko, także żadnego rowera nie potrzebujemy. Pobiegniemy sobie i bierzemy taczkę, słuchajcie, nakarmimy na momencie jeszcze nasze... MTZ nie zgasiłeś, to ja go zgaszę. O, przepraszam, bo gram bez dźwięku. Mordo, widziałeś kostkę na tym, na dachu, czy nie? Widziałem. Ciekawe, co jeszcze jest. Coś ta nas mówił, że czegoś będziemy szukać. I tak się teraz zastanawiam, czego... Dobra, najważniejsza taczka jest, bo już chyba, kurwa, że taczki nie ma, nie? Ja szukałem ją, ale znalazłem i już ją przyprowadziłem. Była schowana? Znaczy, no tak, chyba to my bardziej ją żeśmy tam postawili. Aha, dobra. Dobra, zasypujemy sobie karmę na świń. Jak to w ogóle wygląda z naszymi zwierzętami? Zobaczcie, 5 świnek, już jest po 1150. Jak je sprzedamy później, to będziemy mieli za nie 6000. Także naprawdę fajne pieniążki za świnie zarobimy. No i jeszcze jak przewiniemy na kwiecień, to słuchajcie, krowy nam dojdą wszystkie do 1500. Więc będziemy mieli tak, 6, 8, 12, 14, 15. Kurwa, 15 razy... 25 tysięcy za same krowy prawie. Ładnie. Więc fajne pieniądze. Plus do tego 12 tysięcy, czyli to będzie około 35-38, od 35 do 38 tysięcy za sprzedaż jeszcze tych krów i byków, które są aktualnie w naszej oborze, więc to są naprawdę zajebiste pieniądze, nie? Także dobra, bierzemy sobie taczkę, lecimy sobie do naszych świnek wysypiemy. I to powinno im wystarczyć, no 800 litrów jak wsypiemy, to prawdopodobnie wystarczy im przynajmniej do żniw, mam taką nadzieję, że powinno wystarczyć. Cyk, wiemy. Powinniśmy w końcu ten obornik stąd tutaj powyciągać i powywozić na pola. No, to będzie przy następnym odcinku. Będzie zabawa. Mówię, najgorsze jest to, że mamy tego obornika... Ile? Od cholery prawdopodobnie. Gnojowicy w tym momencie znowu jest 45 tysięcy litrów. Obornika, słuchajcie, mamy... No, powiem ci tak, na tamtej pryzmie jest może z 15. Ale ja patrzę 20. na gnojowice, mordo. 75 tysięcy gnojowice nam pokazuje. Jak jest full ukrów, 45 tysięcy. Jakim cudem? Nie wiem. Nie mamy jeszcze zbiornika. No właśnie. Nie wiem, słuchajcie, o co chodzi, dlaczego tej gnojowicy tak dużo pokazuje, ale no, mamy pełno. Mamy 45 tysięcy litrów w naszej oborze ukrów, więc nie wiem, skąd tu się wzięło liczba 75 tysięcy, prawie 76 tysięcy. Obornika mamy mało. Bo mamy tutaj 28, tak. 22 tysiące, więc jest szansa na to, że my ten obornik, tą naszą pryzmę w końcu opróżnimy. Bo przez chwilę było tak, że nie miały słomy krowy, tak. Bo tego nie... Tak, i dobrze, że tak zrobiliśmy. Ja nie wiem czemu, ale jakbyśmy mieli naprawdę tego obornika za dużo, to ja bym po prostu im słomy nie dawał, żeby ten obornik nam się nie tworzył. Teraz trzeba dać, no bo jeżeli wyczyścimy, no to będzie nam potrzeba, nie? No, no ale mówię, zawsze jest jeszcze ten obornik tutaj u świń, ja bo tego obornika u świń, słuchajcie, też jest od groma, nie? No plus do tego obornik na polach jest jakiś wywieziony. Na pewno tam jest na tamtej dzierżawie, z której będziemy rezygnować. Tam chyba jeszcze zostało. Tam dużo nie ma już, ale jeszcze jest. Coś tam jeszcze jest. Dobra, wsypujemy drugą taczkę, słuchajcie. Mamy świnki nasze nakarmione. No i co? Będziemy się z wami żegnać. Mam nadzieję, że taki odcineczek razem na dwóch kamerkach wam się spodobał. Jeżeli będzie dużo łapek, to myślę, że możemy dwie kamerki nagrywać od biedaka.
Znaczy no my już, wiesz, to jest, chodzi, że FPS-y strasznie nie lecą. Jeżeli, słuchajcie, jeżeli by nie było dużych spadków jak FPS-ów... Jak kupię komputer. O właśnie, o jak właśnie. Jak będzie komputer, to o wtedy... O właśnie, bo robota, powiem wam, że przy słabym kompie z OBS-em, no to jest ciężko, tak? On naprawdę ściąga dużo FPS-ów przez to, że jest druga kamerka, przez to, że jest przechwytywanie tej drugiej kamerki, więc w przyszłości jak najbardziej będziemy mogli sobie coś takiego zrobić. W każdym razie, jeżeli odcinek wam się podobał, zachęcam oczywiście do zostawienia łapeczki w górę. Ja tutaj Wolusiowi jeszcze raz serdecznie z góry dziękuję, że pozwolił nagrać na swoim stanowisku. A my bierzemy się, słuchajcie, za ogarnianie sejwika i za dalsze nagrywanie odcinku dla was. Także zapraszam oczywiście na kolejny odcinek do Wolusia. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie nasze kanały. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się, na razie. Cześć! Cześć.